Dziewiąta parada pojazdów zabytkowych zawitała. Zawitała do Bytomia i zawitała do Piekar Śląskich. A wśród pojazdów zabytkowych zarówno te, które możemy spotkać jeszcze na naszych ulicach, jak i te, które odchodzą powolutku do lamusa. Ale nie tylko samochody, ponieważ na scenie występy, pokazy mody samochodowej czy fryzur związanych z latami 60. czy 70. Artur Pasek na Górny Śląsk przyjechał z Częstochowy. I przyjechał nietypowo. Mimo iż samochodem, to jego auto ma wyjątkową duszę i wyjątkową historię. Wyjątkowa jest także historia jego miłości z najstarszym samochodem 9. Parady Pojazdów Zabytkowych. Kiedy byłem małym chłopcem, to właśnie kiedy do wuja zaglądałem tam do stodoły, bo tam właśnie ukryty był ten oto Adler. To oczywiście tam kury po nim skakały, przysypane częściowo jakimś tam sianem, oczywiście zakurzony, zanieczyszczony. No i wtedy jeszcze sobie nie za bardzo z tego wszystkiego nie zdawałem sprawy. No ale potem jak już troszeczkę podrosłem, miałem 16 lat, to wtedy kupiłem ten samochód. Ludzi takich jak Artur Pasek było wielu. Każdy samochód, każda jego część i każda śrubka, dopracowana i dopieszczona. Tego typu samochody wymagają bowiem wiele troski. Wie o tym właściciel barokowego anioła BMW 501B wyprodukowanego w połowie ubiegłego stulecia. Dla wielu jednak zafascynowanie starymi pojazdami to proces dojrzewający od wielu lat. W naszej rodzinie w 73 roku ojciec mój przywiózł ten z kolei samochód. I to jest mój samochód i ten samochód jest w rodzinie od tego czasu. No i tak do tych starych samochodów miłość została. Parada jednak to nie tylko samochody, których nie zobaczymy już dziś na ulicach. To także popularne nawet dziś maluchy czy Fiaty 125P. I patrząc na stan tych samochodów, w mgnieniu oka choć na chwilę przenieść się można było w czasy innej epoki. Pomagały samochody, pomagały także stylizacje właścicieli. A samochodową modę pokazały także uczennice dwóch szkół. Impreza bowiem odbyła się w dwóch miastach, Bytomiu i Piekarach Śląskich. W tych drugich okazja do świętowania była potrójna. Po pierwsze, 9. zlot, po drugie, 75. rocznica usypania Kopca Wyzwolenia i po trzecie, zakończenie lata. Stąd piekarską część otworzył oficjalnie prezydent miasta Stanisław Korfanty, który, jak sam podkreślił, na paradę przyjechał autostopem. Chciałem powitać w Piekarach Śląskich wszystkich sympatyków 9. zlotu pojazdów zabytkowych, samochodów. Pogoda, jak widać, wyklarowała się, będzie sympatycznie. Na pewno Państwo, każdy znajdzie coś ciekawego tutaj na tym zlocie pod Kopcem Wyzwolenia. Życzę Wam wszystkim miłych wrażeń, miłej zabawy i liczymy na to, że będziecie z nami aż do wieczora. Patrząc na pojazdy biorące udział w paradzie i ich dość dobry stan techniczny, nie sposób by było nie zapytać o koszta, jakie niesie za sobą to dość intrygujące hobby. Ja jestem już właścicielem jego od ponad 30 lat, bo jako mały chłopiec zakupiłem go od dalszej rodziny. No i na początku inwestycja była, bo na ówczesne czasy zapłaciłem za niego 80 tysięcy złotych. No potem przestał troszeczkę w zapomnieniu, ale był taką moją lokatą kapitału w pewnym sensie, ale nie planowałem i nadal nie planuję go odsprzedać nikomu. To jest rzecz względna, wszystko zależy od pojemności silnika. Ten model niedużo pali, w granicach gdzieś chyba około 10 litrów na 100 km. Spokojnej jazdy przy 120 km na godzinę, choć pojazd według tej informacji, która jest tutaj załączona, osiągał prędkość maksymalną 140 km na godzinę. Parada jednak prócz niezwykłej lekcji historii miała inny wymiar. Mówiła o bezpieczeństwie. Straż pożarna przygotowała specjalny pokaz ratownictwa medycznego. Podróż do przeszłości przeniosły także występujące na piekarskiej scenie zespoły Gang Marcella oraz coverowy zespół The Postman. Kolejna jubileuszowa 10. parada za rok.